Jesteśmy na polach marsowych we Wrocławiu, gdzie rozpoczną się młodzieżowe mistrzostwa Europy we frisbee ultimate. Do Wrocławia przyjadą najlepsze drużyny ze starego kontynentu, a polska drużyna jest niezwykle zmotywowana, żeby tutaj osiągnąć sukces. Mistrzostwa Europy rozpoczynają się 10 sierpnia. Mecz otwarcia Polska-Czechy o godzinie 15. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam. Na Stadionie Olimpijskim będzie rozgrywany. I mistrzostwa potrwają do 17 sierpnia, czyli przez 7 dni będziemy tutaj świadkami emocjonujących meczów reprezentacji do lat 17 i do 20. Trzy dywizje, czyli Open, gdzie grają przede wszystkim mężczyźni, ale dziewczyny również mogą w tym składzie grać. Mamy jedną dziewczynę w składzie z Wrocławia, Zosię Knapik. W sumie gram dlatego, że dostałam zaproszenie na jedno zgrupowanie. Uznałam, że to będzie fajna szansa, żeby się sprawdzić. I jakoś tak wyszło, że tam zostałam. I bardzo się z tego cieszę, bo wiadomo, to będzie dla mnie super szansa, żeby się pokazać z jak najlepszej strony, żeby udowodnić sobie, że mogę grać nie tylko przeciwko dziewczynom i żeby po prostu sprawdzić swoje umiejętności na innym poziomie. I chciałam wszystkich zaprosić do kibicowania, nie tylko na meczu otwarcia, ale podczas całej imprezy, bo to będzie cały tydzień i na pewno bardzo nam się przyda doping. Liczymy na Was. Frisbee Ultimate to spektakularna dyscyplina. Z dyskiem nie można biegać, a więc trzeba go podać do kolejnej osoby. Mecz trwa 90 minut, a drużyny grają do 15 punktów. Gramy na boisku długości piłkarskiego, o połowę węższym. Na końcu tego boiska są dwie zony, jak w futbolu amerykańskim albo w rugby, i celem siedmioosobowej drużyny jest złapanie dysku w strefie punktowej bronionej przez przeciwnika. Sport jest bezkontaktowy, nie ma sędziów, więc wszystkie sporne sytuacje są rozwiązywane przez samych zawodników, zainteresowanych zawodników, i to naprawdę działa. Nawet na poziomie mistrzowskim tutaj. Do Wrocławia przyjadą mocni Włosi, Niemcy, Belgowie, Francuzi czy Brytyjczycy. Polska reprezentacja coraz mocniej dobiega poziomem do tych krajów. Jaki jest cel biało-czerwonych na ten turniej? Wszyscy chcieliby, żebyśmy tutaj zdobyli medal, walczyli o najwyższe cele, ale tak naprawdę chcielibyśmy zagrać przede wszystkim dobre zawody. Sami organizujemy sobie wszystko, począwszy od przygotowań, po tutaj przyjazd, po opłacenie turnieju. Chcemy walczyć i chcemy wygrać. Zawodnicy grający w Ultimate Frisbee do lat 20 są niezwykle zmotywowani i już czekają na początek turnieju. Od dziecka marzyłem, żeby reprezentować nasz kraj w jakiś sposób. Próbowałem już w kilku innych dyscyplinach, nie udało się i nareszcie moje marzenie się spełniło, więc dla mnie to jest... Jestem bardzo podekscytowany i nie mogę się doczekać. I Ultimate bardzo zachęciło mnie tym, że zawodnicy mają swego rodzaju taki kodeks jakby honorowy. Gra charakteryzuje się tym brakiem sędziów, więc wszystkie konflikty na boisku muszą być rozwiązywane przez zawodników. Myślę, że damy radę. Myślę, że możemy spokojnie wygrać, jeśli się skupimy. Zapraszamy wszystkich na mecz otwarcia i zapraszamy do kibicowania, bo to jest, wiadomo, w tym przypadku to jest 8 zawodnik i bardzo nam się przyda taki doping. Juniorskie Mistrzostwa Europy w Ultimate Frisbee na polach marsowych potrwają od 10 do 17 sierpnia. Polacy w meczu otwarcia zmierzą się z Czechami o godzinie 15. Dla telewizji Echo24 Marta Wrońska.